Gość Radia Płońsk. Witam Państwa. W naszym studiu radiowym naszym gościem jest... Patrycja Machnacka. Opowiedz, jak zaczęła się Twoja przygoda z kotami? Generalnie z kotami miałam już styczność wcześniej, praktycznie odkąd byłam mała, bo w domu, no po prostu mieliśmy koty. A taka przygoda z małymi kotkami zaczęła się mniej więcej rok temu, kiedy to mój tata przywiózł mi znalezionego po prostu na wsi małego, opuszczonego kotka. Dlaczego można powiedzieć na ciebie i na twoją prawdziwą mamę, kocie mamy? Zajmujemy się małymi kotkami, które zostały porzucone przez ich własne mamy. Dajemy im tymczasowy domek, wykarmiamy. Zazwyczaj, w zasadzie cały czas takie małe koty trzeba karmić co 2-3 godziny, więc jest to dosyć uciążliwe zajęcie dla nas. Czyli co, ustawiacie budzik sobie wieczorem? Nie, no mniej więcej po prostu pamiętamy i po czasie same zaczynamy się budzić w nocy, bo w nocy te kotki też muszą jeść. Czym karmicie je? Jaka to jest karma? Jakim przyrządem podajecie? Generalnie kotki małe powinny, jeśli oczywiście nie mają swoich mam, powinny pić specjalne mleko dla takich maluszków, które można dostać w jakichś sklepach zoologicznych, też u weterynarzy. A karmimy je, no na początku było to strzykawką, ale nie jest to zbytnio polecane, bo można takiego malca po prostu zalać. Więc są też specjalne butelki dla takich maluchów, też zwykłe butelki, jeśli mają odpowiedni mały smoczek, będą się dla takich kotków nadawać. Czy to wpłynęło na ciebie? Nie masz już dość kotów? Nie, wręcz przeciwnie. Czasami jest taki moment, że mam dosyć, ale później sobie przypominam, że te kotki są tak kochane, że ta ich miłość do człowieka późniejsza się opłaci. No i uwielbiam po prostu te zwierzątka, więc nie jest to dla mnie kłopotem. Od jakiego wieku te kociaczki odchowałaś? Najmłodsze? Najmłodsze miały około 3 dni. I je odratowaliście? Tak, wszystkie. Super, bo przecież w naturze te koty były wskazane po prostu na śmierć. Tak, właśnie część z nich została porzucona przez ich mamę. No i dzięki temu, że je zabrałyśmy, te kotki wszystkie przeżyły. Ile takich kociaków już powiedzmy przez ten rok odratowałyście? Koło 15 myślę, że to będzie. I dalej będziecie się tym zajmować, tak? No na pewno. Koszty ponosicie same, kupując te mleczka, butelki i inne rzeczy? Czy ktoś wam pomaga? Zależy. Część kotów, te, które odratowałyśmy jako pierwsze, no to była to nasza własna inicjatywa, więc koszty leżały po naszej stronie. Natomiast ostatnio też trafiły nam się kotki ze stowarzyszenia Uszy do Góry i wtedy to stowarzyszenie pokrywało koszty ich utrzymania. Jak myślisz, ile takich osób zajmujących kotami jest w Płońsku? No myślę, że kilka się znajdzie. I co, utrzymujecie jakieś kontakty? Ostatnio miałam kontakt z panią Agnieszką Czarnecką, ponieważ to od niej dostałyśmy właśnie kotki ze stowarzyszenia, ale innych osób ja osobiście nie znam. Jeżeli ktoś będzie miał kłopot, może się z wami skontaktować? No tak, myślę, że na pewno tej pomocy nie odmówimy, nawet jeśli nie będziemy miały w tym momencie miejsca dla niego w domku, to zawsze pomożemy tym kotom znaleźć też inne domy. Ilu kotom znaleźliście dom? No na pewno 12. W jaki sposób szukacie na przykład dobrego domu dla kociaka, którego odchowałyście w sumie, jak dziecko jest dla was? No to jeśli chodzi o te koty, które uratowałyśmy same na początku, to na przykład nasi sąsiedzi wzięli ich część, znajomi znajomych. Też oddałam ogłoszenie w internecie. Robisz to sama, czy ktoś ci pomaga? Pomaga mi moja mama, ale również mój tata, mój brat. A jeśli chodzi o moją mamę, no to najwięcej właśnie z nią spędzamy nad tym czasu. No bo kiedy ja nie mogę, kiedy jestem w szkole, ona się nimi zajmuje. No i tak samo na odwrót, kiedy ona ma pracę, to ja jestem za nią odpowiedzialna. Naszym gościem była... Patrycja Machnacka. Dziękujemy. To była rozmowa z gościem Radia Płońsk.